Cześć, witajcie, jestem Kasper. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny zagramy sobie FIFA 23, karierę Biały Białystok. No, mamy 17 miejsce, gramy z drugim Lechem Poznań. No, po prostu musimy się przełamać. Jagiellonia, Lech Poznań. Zaczynamy, no po prostu wejdźmy na zwycięskie tory. No, mamy na pewno, jesteśmy teraz jednym z gorszych zespołów w ekstraklasie. No, gdyby można było w FIFA spadać, no to byśmy spadli. Na pewno nie, nie mamy na razie europejskich pucharów, ale zróbmy coś po prostu, żeby, żeby u, zrobić jakąś niesamowitą serię zwycięstw, żeby na pewno żeby gdzieś tam powalczyć o te puchary europejskie, no bo pff, jeśli nie wygramy Ligi Konferencji albo nie zajdziemy, nie zajdziemy jakoś daleko w Pucharze Polski, no to nie mamy nawet o czym myśleć. Gramy z Lechem, gramy z drugą, z drugą ekipą w tabeli, więc pokażmy, że po prostu umiemy Umiemy wygrywać z najlepszymi, że, że chcemy być tą ekipą, która jest najlepsza w Polsce. Bo w europejskich pucharach mam wrażenie, że po prostu to pokazujemy, a, a na naszym ekstraklasowym podwórku nie umiemy tego akurat pokazać. Jestem trochę smutny z tego powodu, no ale mam nadzieję, że, że odbudujemy się, że że po prostu z taką kadrą, gdzieś tam daleko, jeszcze w tym sezonie uda nam się zajść, bo to po prostu jesteśmy dobrą drużyną tak naprawdę. Ja nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań na pewno. Lech będzie się bronił, będzie gdzieś tam chciał unikać z nami naszych skrzydeł, będzie chciał ich unikać. Gual, Gual 1 do 0 dla Jagiellonii, biały 16 minuta, Mark Gual y, robi teraz ciszynkę Roberta Lewandowskiego, ale przede wszystkim wyprowadza Jagiellonię na prowadzenie, no przepiękne uderzenie Marka Guala, właśnie taki Jagiellon, taką Jagiellonię chcemy oglądać, odważne, odważną, y, no po prostu taką hej do przodu, piąta bramka. Marka Guala w tym sezonie w PKO B, Bank Ekstra Klasie, W PKO Bank Ekstra Klasie. No i na pewno Jagiellonia jest teraz bliżej zwycięstwa niż Lech Poznań. No i niech to będzie taki początek bardzo dobrej, zwycięskiej pasy Jagiellonii, No, życzę im tego oczywiście z całego, z całego serca. No i teraz Mark Gual. Gual, Gual jeszcze tam coś próbuje namieszać, Mark Matysik Bojannastić Bojannastić hmm, Zobaczmy no Gual Gual dobrze wybrnął z tej sytuacji, Tomasz Przykryl Tomasz Przykryl do Michała Saczka, ale Jagelonia. no mocno mocno Niedokładna też w niektórych aspektach. No ale bardzo, bardzo mi się podobała ta akcja Bramkowa, Jagielonii, gdzie bardzo dobre zejście, gdzieś tam odwaga, której brakuje dla graczy Jagieloni. Uderzenie teraz bardzo niecelne i Alomrowicz zaczyna z 5 metra. W skrzypczak. Wracając do tematu, bardzo dobre. Uderzenie, bardzo tak odwaga, po prostu odważne było to zagranie. 1 do jednego. Souza strzela bramkę, traci bramkę z na Alom 1 Jeden do jednego, mecz zaczyna się od początku. No i nie wolno zachwalić dnia przed zachodem słońca. No. Tym teraz chwaliliśmy Guala. Gual teraz stracił piłkę. No i po raz kolejny, gdzieś tam Jagiellonia. Będzie teraz y, tracić bramki, jest wytrącona z rytmu. No ale liczę, że wrócą do tego rytmu. I ma Saczek, Saczek. saczek. O, o, bardzo dobry zwód. I teraz druga strona niepilnowany totalnie. Jakub Lewicki. Kuba Lewicki! 2 jed do jednego Jagielonia. Po raz kolejny wychodzi na prowadzenie. Kuba Lewicki strzelcem tej bramki. No, i po raz kolejny Jagiellonia na prowadzeniu, brawo! I Sak zaczyna po raz kolejny z połowy, bo traci Jagielonia bramkę. Przepraszam, Jagiellonia strzela bramkę, a tracił lech Poznań. No, ale jak równy w, z równym gra Jagiellonia z, z takim lechem Poznań, który jest drugi w tabeli. Czyli druga od początku, drużyna gra z drugą od końca. No, i to ta ekipa, która jest drugim, na drugim od końca miejscu, prowadzi. Więc też to pokazuje, że no, Jagiellonie po prostu na to miejsce ostatnie nie zasługuje. No albo po prostu na razie Lech ma jakiś nie, yy, zły dzień dzisiaj. No ale Jagiellonie na razie gra, wy śmienicie. Koniec pierwszej połowy. Druga połowa, bez zmian, chyba w, po obu stronach. Gual, Isak, Isak, Souza, Iszak, przepraszam, Welde, Skrzypczak będzie dochodził do Welde, Souza, czyli strzelca bramki, Gual. No, nie wiem, czy tam był faul, nie wiem, nie wiem. Murawski na krótko rozegrał, wow! rozegrał tolech. No, w celny strzał z bardzo dalekiej odległości, nene. I mas, i mas, oj ale niedokładnie. Niedokładnie. I teraz Isaak ma tysik, przechwytuje piłkę i Jagiellonia z autu zaczyna. No i tu teraz będzie musiał atakować. Będzie musiał atakować. Yy, będzie, musiał to atak, będzie musiał atakować. Lech Amaral pojawił się na boisku z numerem dwudziest, 24. I mas, i mas. Y, gdzieś tam zafejkował to podanie. Romańczuk, nene, gual, y, saczek. Saczek do guala, gual, gual. Dobre to podanie. Lewicki, lewicki. Ależ miałby wieczór, gdyby skierował bram, e, piłkę po raz drugi do siatki. No, brawo za odwagę dla Lewickiego, bo też y, mało daje Jagielonia strzałów w przeciwieństwie do przeciwnika. Było to między, między innymi widać w meczu z Legią w poprzednim odcinku. Douglas, Amaral, Welde. Welde, przy nim Skrzypczak, będzie wycofywał, Skrzypczak, ależ interwencja, i teraz Przykryl, Przykryl, Gual, mocne to zagranie, ale zbyt długo się do niego zbierał Mark Gual, Douglas, Dagla. o i teraz Douglas, Zbyt dużo zdobył tym podaniem i niecelnie Isak. Jagiellonia cały czas może cieszyć się z prowadzenia. No i na pewno bardzo groźny Lech był w, tym, w tej akcji. Lewicki. Lewi Lewicki. Do Imaza, Imas. Do Guala. Gual, mocne piłka do Przykrila, Tomasz Przykril. Tomasz Przykryl, uderzenie, 3 do 1 dla Jagiellonii, Tomas Przykryl nad, nagrodzony za to uderzenie, 3 do 1, brawo. No i teraz Jagiellonia mam wrażenie, że już pomału może cieszyć się z trzech punktów, na pewno z bardzo mocną ekipą, jaką jest Lech Poznań, Kalstrum i też przecież Lech gra w lidze konferencji. Bo sprawdziłem i tak jest. Te, jest Lech z Villarealem Souza na Pereira. Pereira Bojana Bojan i ni broni Bronis. robić. Uderzenie Amarala. I rzut rożny Lecha Poznań. Zobaczmy. Y, Amaral. I bardzo dobre dojście. Wychowanka właśnie. Lecha Poznań, czyli Skrzypczaka, który gra o, oczywiście po stronie Biały Białystok. I Skrzypczak. Dobre, jeszcze. Co tam się wydarzyło? Spalony? Faul? No na pewno wiem, że piłka po stronie Jagiellonii. No i teraz... Dobre, dobre podanie do Lewickiego. Kapitalna piłka. Lewicki niecelnie, niestety, ale naprawdę bo mocno Jagielonia w tym spotkaniu. Bardzo mocna. No i Bednarek yy, na Amarala. Lewicki za no dzisiaj gra na pewno bardzo dobry mecz. Szkoda tylko tych dwóch sytuacji, w których się pomylił, ale. Poza tym jest na pewno jednym z, bardziej, z lepszych zawodników Jagiellonii w tym meczu. I na pewno zasługuje na może nawet statuetkę zawodnika meczu. Ne, ne, do właśnie do Lewickiego. Jakub Lewicki rozpędza się. Mark Gual. 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 Druga strona. Tomas Przykryl. Tomas Przykryl już ma jedną bramkę w tym meczu. Mark, Gual, Gual, y, jeszcze Gual i Mas, Imas, ale nie zdążył uderzyć piłki i Imas, bo za długo gdzieś tam motał się z tą piłką. No ale wygrywa z Lechem Poznań zaraz będziemy mogli to oficjalnie powiedzieć, ale jeszcze akcję ma Lech. No i spokojnie wybija Taras Romańczuk na aut. Arbiter kończy to spotkanie, Jagielonia wygrywa z Lechem 3 do 1, no i zdobywa 3 punkty. Gram najlepsze akcje z sercami. Zaczynamy te najlepsze akcje z drużyną serc. Gramy u siebie i teraz. No ja już chyba wiem, co zrobię tutaj w tej sytuacji i mas. Zatrzymam, poczekam na Guala. No właśnie, Mark. Gual, Gual, 1 do 0 dla jej 2 do 0? Czy 1-0? Nie no, 1-0 dla Jagieloni No i teraz kon, kontra Serc. No i zobaczmy, Bojan Nastić, dojście. Ojej, ojej. Matysik, w porę zagra na piłkę, ale był na spalonym. No i teraz serce ma już dwa wolny. Zobaczmy. No na razie Jelonia ma, ma trzy punkty, no ale zobaczymy przez, przez jak długi okres. No, bardzo dobra interwencja Matysika. I teraz, no nie no, serce kolejny indy, indy, indywidualny raid. Oj, nie no, to jest taki raid, że tego już chyba się nie da powstrzymać. Może za to skrócić słupek, ale i tak strata bramki. O, no, ale mamy atak, mamy atak. Yy, oj, ale dużo przestrzeni bardzo dla Imaza yy, Imas Imas 2 do 1 dla Loni. brawo. Kapitalne podanie Guala do Imaza. No i 2 do jednego dla Jagloni. No i zobaczmy. Guamba przy Delwinie. Oj, podanie do Imaza. No i teraz jak ma kontrę w 70 minucie. To masz kupisz. Oj, ale niedokładnie do Imaza. Serce mają kontrę w 75 minucie za to. No i liczę, że ją powstrzymamy bardzo szybko. Oj, palił, palił, palił panie sędzio. Jest! Zes! Wygraliśmy 2-1. Mamy już 10 punktów w lidze konferencji i został nam ostatni mecz. Symulujemy mecz z koroną. No byśmy wygrali no i pokazali, kto jest prawdziwymi pasami. No. Podział, podział, podział punktów. No, ale z wem już wygramy, prawda? Prawda! Margual z bramki. Fajnie, fajnie, wygrywamy mamy już zagwarantowane wyjście z grupy, więc na spokojnie z Basza Shakir'em. Możemy nawet ten mecz przesymulować, więc szybka symulacja, byle do przodu, może akurat wygramy i remis. No jak, naj no fajnie, fajnie, bo ja z brameczką, fajnie, jesteśmy drugie, jesteśmy, y wychodzimy do playoffów w lize konferencji, super bajka. I proszę państwa, zaczynamy drugą połowę sezonu. Więc y, po pierwszej połowie sezonu, Jagiellonia, y, przepraszam, Legia byłaby mistrzem, Lech byłby drugi, Śląsk trzeci. Tak prezentuje się pierwsza dziesiątka. My jesteśmy na dwunastym miejscu. Najgorsza jest stal mielec. Ile tracimy do Legii? No, dosyć. Mamy 19 punktów, a nie ma 38, więc dwa razy tyle. Ale spokojnie, na no spokojnie. Gram najlepsza akcja z Radomiakiem. Okej, okay, już y... Gramy, i pierwsza akcja należy do Radom jaka Radom Piękny herb swoją drogą <grych> Super akcja No i jeszcze rzut rożny, no masakra Dajcie coś już dla, już dla tej Jagiellonii No, zobaczmy Ramos, Sergio Ramos Uuu, Alomarowicz i rzut karny. Mark gual. Gual. Please, my brother. Gual Mark Gual! broni bramkarz niestety. Oj oj, oj. słabo, słabo, słabo. Szkoda, szkoda, szkoda. Indywidualne light i maza. I mas... i mas w tempo. No jak? Nie, no co ja zrobiłem? Karnego nie strzeliłem, takiej akcji nie wykorzystałem. No jak przegramy, no to moja wina tylko i wyłącznie. Ale my tutaj strzelamy zaraz bramkę zwycięską, w której wszyscy będą się bawić. Jestem, jestem tego pewien. Dobra, bida. No nie. Remisujemy z Radomiakiem w drugiej połowie sezonu. Symulujemy mecz z Zagłębiem. Musi się udać. Proszę, 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 proszę. Wygrywamy! Nene z, bramko, z brameczką. Pięknie. Łatwo, łatwo. Wiedziałem, że wygramy. No nie no, specja odwoła Pożyczenie Może się sobie teraz zatrzymać i przeczytać tą informację. No szkoda. Tutaj widzicie, że Bida opuścił klub Puerto i Pazdan. Dostaliśmy menadżera miesiąca. I od razu jakaś oferta, którą oczywiście odrzucamy za imaza. Podpisaliśmy kontrakt z Gualem i z Tomasem Przykrylem. No i gram najlepsze akcje w ostatnim meczu w tym odcinku ze Stalą Mielec. Ok, więc mamy akcję. Przykryl, Gual, Gual, ale niestety zabiera nam piłkę. zawodnik stal, indywidualny rajd. Zobaczmy. I mas. I mas do Guala. Mark Gual, Gual, Gual nie zamienia tej sytuacji na bramkę, ależ no fatalne zachowanie Portugo e, Hiszpanina, Hiszpa Hiszpani jeśli źle powiedziałem to poprawcie mi w komentarzu proszę, a chyba Hiszpanina się mówi, a jak nie to jestem fatalny, <grym> cytując pana Kucharczyka z Legii Warszawa. No i wybić to. No nie. No panowie. Dobrze. Jeszcze. Jeszcze. Wyjazd. Wyjazd. Tak jest. Dobrze. No i teraz. Sześćdziesiąta siódma minuta. Ne, ne, ne. No nie. No jak to tak? Jak ja wiem z tego akcję zrobić? Dobra. Romańczuk. Zobaczmy. Bardzo ważna akcja teraz. No i też. On se przyjął, jakby. No i Ugh, zresztą. No, remisujemy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam miłego dnia. No i co? Siema! A i w kolejnym odcinku robimy transfery. Siema!